Cześć, dzisiaj jesteśmy w Escalante w Utah. Jest to bardzo mała miejscowość, ale do najbliższej innej jest w zupełnie inną stronę, gdzie my teraz zmierzamy. Około 70 mil i już na pewno byśmy nie zdążyli nic zjeść, dlatego znaleźliśmy, co jest otwarte i ma najwyższą ocenę. To jest właśnie to, co się nazywa Circle D Eatery. Mamy nadzieję, że będzie akceptowalne. I zobaczymy, nigdy nie jadaliśmy w takim miejscu, bo to trochę wygląda jak pub. Tak wyglądają karty. Ceny są dosyć wysokie, ale to jest nasza dzisiaj jedyna okazja na zjedzenie czegoś. Bo wszystkie sklepy w tym małym miasteczku są też już zamknięte. Na necie jedynie zdjęcia, jakie znaleźliśmy z tej restauracji, to były burgery i one całkiem nieźle wyglądały, więc skusiliśmy się na burgery. Są one dosyć drogie, chyba jedne z droższych, jakie jadaliśmy, dlatego mamy też wysokie oczekiwania. Spytali się nas o stopień wysmażenia, powiedzieliśmy medium i sprawdzimy, czy będą medium. Dostaliśmy nasze jedzenia i prezentują się o wiele lepiej niż sądziłem. Wygląda to lepiej niż na zdjęciach. Wow, bacon jest idealnie zrobiony. Już to widać, on jest tak chrupiący, jest gruby. Albo zacznijmy od frytek, tak jak to przeważnie jest. Frytki są dosyć mocno przypieszone, przerumienione. Frytki za długo były w frytkownicy, zdecydowanie. A teraz przejdźmy do mojego głównego dania, czyli burgera. On powinien być z jalapeno, apple smoked bacon i do tego kotlet. Kotlet powinien być od lokalnych farmerów. Jeszcze jeden gryz, bo za bardzo jalapeno nie przegryzłem. Burger jest taki, jak prosiliśmy, czyli medium rare. Widać różowe, o teraz Ania zasłania trochę cieniem, ale widać, że jest różowy. Bacon, jalapeno, wszystko jest ok. Bułka też jest super, szczególnie ten ser, ma bardzo intensywny smak. Natomiast minusem jest samo mięso. Co prawda ono jest dobre, jest smaczne, ale w takim burgerze miałem oczekiwania na bardziej jego soczystość. Jest soczysty, ale nie aż tak, że jak nacisnę, to wypływają z niego soki. Jest on gruby, jest dobrze przysmażony, czuć jego smak, natomiast ma za mało soków moim zdaniem, jak na klasę tego burgera. Ale jako całość oceniam bardzo pozytywnie i na pewno poleciłbym tą burgerownię, tą restaurację. Mój burger prezentuje się w ten sposób. Jest on z pieczarkami, z cebulą i z serem szwajcarskim. Również zamówiłam bułkę z serem. To, co mnie się tutaj podoba, to jest to, że warzywa są obok i nie jest to narzucone, ani nie trzeba wyciągać z burgera, jak ktoś nie ma ochoty na jakiegoś pomidora czy sałatę. Plus do tego jeszcze mój burger jest z sałatką makaronową. U mnie mięso jest również medium i jest takie, jak zamówiłam. Ser idealnie się rozpuścił. Pieczarki nie są aż tak mocno wyczuwalne i co jest zaskakujące, że ta cebula, mimo że jest jej tutaj sporo, nie jest również mocno wyczuwalna. Smak cebuli nie przeważa. Mięso jest dla mnie bardzo dobrze doprawione. Jest to jeden z lepszych burgerów, jakie jadłam. Dosyć ciekawe połączenie, zamiast frytek jest sałatka makaronowa. Jak widać, makaronu są trzy rodzaje. Jest również tutaj papryka, jest cebula, ale nie jest jej za dużo. Ser jest delikatnie pikantna, naprawdę smaczna. Bardzo nam tutaj smakowało i jesteśmy zadowoleni z tego wyboru. Ja się oczywiście nie najadłem, ale ja nie mogę teraz za dużo jeść. Natomiast Ania się najadła, bo ten kotlet był dosyć gruby. Polecamy tą restaurację, już nie pamiętam, jak ona się nazywała. Circle D Eaters chyba, albo Eater, coś takiego. Za całość zapłaciliśmy 27,30, ale jako, że to jest restauracja, obsługa była miła, no to jeszcze można dodać nieobowiązkowy, podkreślam, nieobowiązkowy napiwek. Napiwki w Stanach Zjednoczonych nie są obowiązkowe. I nikt nie wybiegnie za wami, jeśli nie zostawicie napiwku, a nie następnym razem wam nie naplują do jedzenia. Po prostu to jest uznaniowe, jeśli uznajemy, że zostawiamy, to zostawiamy. My zostawiamy chyba 3,50 zostawimy. Wielu z was widziało już te piękne burgery 6 lipca, z tego względu, że followują nas na Instagramie lub na fanpage'u na Facebooku, na który bardzo serdecznie zapraszamy i tam wrzucamy dosyć często Insta Stories, gdzie się znajdujemy, co robimy, co jemy oraz różne rzeczy, które nie wpadają na filmy. Jeśli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Bardzo nas to motywuje do kręcenia kolejnych materiałów i cześć!
Thank you. Have a good night. Thank you, guys. Have a wonderful day. Thank you.